Siema, siema moi drodzy, witam was serdecznie. Mamy nowy dzień, mamy niedzielę. Kontynuuję vloga i powiem, a Lila śpiewa sobie, właśnie Lilę wołałam, bo będę robiła jej próbne fryzurki do komunii. Chcę tu trochę pokombinować, może coś nagram dla was, może wam pokażę we vlogu, zobaczymy. I co? I robię sobie też kawę i w ogóle zrobiło mi się zimno i musiałam założyć bluzę. Na zewnątrz świeci słońce, ale słuchajcie, był mróz w nocy, więc jest jakoś tak zimno. Powiem wam, że już nas ta wiosna przyszła, tak rozochociła, że będzie ok, a nagle się zrobiło tak zimno, że ciężko się teraz przestawić. Już wyciągnęłam kurtki bardziej wiosenne i chyba znowu jutro pójdę w zimowej, bo naprawdę jest mi mega zimno. No ale dobra, przyniosłam tutaj trochę rzeczy, będę też kręciła Lili. Najpierw zrobię takie fryzury bez kręcenia, a potem użyję, już wam pokazywałam, ja to kiedyś chyba kupiłam w Lidlu, takie fajne mam urządzonko, o, paznokieć mi odpadł, i będę jej kręciła tym urządzonkiem. Mamy dwa wianuszki, ale nie zakładasz sukienki, fryzury robimy. No dobra, pokażę wam, bo widzę, że bateria mi też pada, jak już będę robiła. Idę robić kawę. Mama mi będzie robić fryzurę. Końcóweczki najpierw. Robimy. Wow, tu jest kamera i tu jest kamera i tu. Tu i tu. Bo mama tak bardzo nie wie, jak się robi włosy. Takie ekstra. Wie, jak się robi takie trudne warkocze i rzeczy. Nie wie. Gorzka czekolada. O, dziękuję. Kawę. Dobra, nie? Gorzka. Gorzka. Ale bardzo gorzka. You got to let it go.
Pokombinowałyśmy z Lilą z fryzurami i zdecydowanie stwierdziłam, że Lila będzie uczesana do komunii w pokręconych włosach. Tak dużo lepiej wygląda. Nagrywałam w ogóle z drugiego aparatu te fryzury, bo ostatnio wcale nie nagrywam tym nowym aparatem. Nie mam tak jakby wiecie co czasu, żeby go tak ogarnąć dobrze. Także dzisiaj go po prostu włączyłam i nagrałam. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest przepiękna pogoda, nie jest wcale ciepło, ale świeci słoneczko. Zaraz wyciągnę dziewczyny na zewnątrz. Jeszcze muszę im zrobić szybko jakiś obiad, bo już obydwie głodne, a my się zajęłyśmy tutaj nagrywkami. Także zmykam do kuchni. Będę ścierała teraz warzywa, będę robiła zupę buraczaną, już tutaj ziemniaczki pokrojone, taki rozgardiasz, tam oglądam vloga, tu już się gotuje wywar, a tu rabuś oczywiście kradnie ścierkę. Rabuś, co robisz? I tak zwraca na siebie uwagę w kuchni, bo on wymusza bardzo często, żeby mu dać coś do jedzenia nowego. Już zrobiłam dla mnie spaghetti z tuńczykiem, z takim specjalnym makaronem bez kalorii prawie. Tutaj dla Artura bez śmietany wersja, tutaj zupa na 2-3 dni dla dziewczyn, taka wiecie, buraczana, no intensywna. Także gotuję dzisiaj już na poniedziałek i wtorek, a tu przesmażam cebulkę na maśle. Postanowiłam właśnie zrobić sernik bez mąki i powiem Wam, że robię go w ogóle na oko. Cały taki, o pokażę Wam. Taki twaróg mam tutaj z polskiego sklepu, wrzuciłam kilogram tego twarogu, dodałam erytrytol na oko 4 albo 5 jajek całych, dodałam też mąkę migdałową, mąkę kokosową, wszystko miele, jak jest za mało słodkie to jeszcze dosładzam troszkę. Fajnie jest dodać jakiegoś ekstraktu z wanilii, jeśli macie. Ja nie miałam, więc troszeczkę dałam cukru waniliowego, myślę, że na tak ogromną porcję, taki, wiecie, takie niecałe opakowanie tego cukru waniliowego krzywdy nie zrobi i nadal będzie to bardzo dietetyczny sernik. Wysmarowałam tutaj blaszkę, niczym nie posypuję, chcę to dobrze jeszcze zmiksować i wstawię upiekę, można polać później gorzką czekoladą. Powiem Wam, że my od rana z przygodami, mamy 10:20, wróciłam właśnie do domu z Arturem. Odpalił! Widzę przez okno, zaraz Wam powiem o co mi chodzi. Historia jest taka, że nie odpaliło nam auto rano. Pchaliśmy, pomagali nam panowie z budowy, sąsiadka oferowała też pomoc i tak dalej i nic nie ruszyło. Wczoraj stanęłam na naszym drugim miejscu parkingowym, bo mamy dwa, gdzie jest pod górkę i ja nie wiem, czy zalała benzyna go, czy co się stało. Ja ostatnio jeździłam, jestem winna, żartuję oczywiście, no i nie odpalił, była masakra i tak dalej i zadzwoniliśmy do szkoły, że się spóźnimy, no bo nie udało się tego uratować. I właśnie widzę, że Artur go teraz odpalił, a my zaprowadziliśmy dziewczynki pieszo, zadzwoniliśmy do szkoły, dziewczyny się spóźniły. Drugi dzień do szkoły, 20 minut jedna, 30 minut druga się spóźniła. Potem poszliśmy do Azdy, jest tak słonecznie, dzisiaj jest ostatni dzień bez deszczu, do 12 stopni nawet, ale powiem Wam, że zmarzłam jednak, bo ubrałam się w skórkę, ubrałam się tak, wiecie, za luźno. I kupiłam najpotrzebniejsze rzeczy, bo bałam się, że to auto może będzie grubo zepsute dłużej. Już w głowie miałam spacer do szkoły, a do szkoły mamy daleko, muszę Wam powiedzieć, nie tak bliziutko, więc to jest gruby spacer. Kupiłam pojemniczki plastikowe i to dwa rodzaje, dlatego że do lunchboxu chcę osobno pakować owoce, no i wiecie, no nie foliowe torebki, które się wyrzuca. Kupiliśmy mleczko, bo się skończyło, też kupiłam papier, bo nie miałam. I takich, wiecie, parę różnych drobiazgów, Artur też jeszcze truskawki kupił i tyle. A teraz widzę przez okno, że mąż odpalił auto, także chyba wyschło po prostu, ja nie wiem o co chodzi. Taka wilgotność była? Nie wiem. W Sainsbury i muszę Wam powiedzieć, że szukałam jakiegoś stroju, bo zbliża się World Book Day w szkole u dziewczynek i mogą się za coś przebrać, ale te stroje, które były w sklepach obecnie, to już są tylko Elsa, Harry Potter i właściwie nic więcej, więc stwierdziłam, że nie, tym razem nie będą dziewczyny szły w takich typowych strojach, tym bardziej, że Matysia już nawet nie bardzo chce i zakupiliśmy dla Liluni taki oto kombinezon, jest przepiękny i pomyślałam, że jeśli zechce, to może do tego kombinezonu, moi drodzy,
po prostu zrobię jej jakieś uszy i będzie myszką Miki. Tak sobie pomyślałam, te kropeczki są tak urocze. No ale zobaczymy, czy Lila się tak zdecyduje. W każdym bądź razie chciałam Wam pokazać, bo to jest super kombinezon. Zapłaciliśmy za niego 11 funtów. I wzięłam też, skorzystałam z Maybelline, taki zobaczcie Fit Me bronzer do konturowania i zobaczyłam ten kolor i stwierdziłam, że nie jest taki bardzo ciemny, bo ja mam, zaraz Wam pokażę jakiego teraz używam, już mi się w ogóle kończy cała ta moja paletka z Too Faced i tutaj mam taki odcień i on taki wpada strasznie w pomarańczowy, widzicie, ten zużyłam cały, bo był fajny, a ten jest dla mnie trochę za ciemny, więc skusiłam się na taki, mam nadzieję, że ten kolor będzie fajniejszy niż ten. Bieram się, moi drodzy, też za sprzątanie tutaj w sypialni, chcę podkurzać, jak widzicie, przyniosłam już sobie środki do oczyszczenia szyb i tak dalej, bo chcę umyć też okno, to drugie okno, tu są dwa duże okna, lustra, to lustro od szafy i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że zbieram się zaraz za to, dlatego mam już słuchaweczki. Użyłam przed chwilą tego bronzera, widzę, że jest całkiem fajne. I chciałam Wam powiedzieć, że, bo pytacie cały czas, czy ten kanał Matt i Lily Chanel, czy kanał dziewczyn, który one mają, czy on będzie jeszcze funkcjonował, czy Matt będzie tam nagrywała, zadajecie bardzo dużo pytań. I ja zawsze Wam odpowiadałam, że raczej nie, dlatego, że dziewczyny nie mają 13 lat, ale ja mogę pozwolić im tam nagrywać, jeśli gdzieś czasami będzie mnie słychać, będzie mnie może urywkowo widać i wtedy jakby wiadomo, że ja gdzieś tam występuję jako osoba dorosła i że one nie nagrywają same jako dzieci, więc tak pojawią się filmy. Myślę, że raz w miesiącu będzie się pojawiał teraz film na kanale też dziewczyn. Kto jeszcze nie wie, to gdzieś Wam zostawię tutaj namiar, jeśli chcecie tam dołączyć. Tak się dogadałam z dziewczynami, mają taką ochotę, chcą tam trochę tworzyć, więc w sumie stwierdziłam, że czemu nie. Także możecie się spodziewać jakiegoś filmu wkrótce na drugim kanale, czyli na kanale dziewczyn. Dziewczyny szykują się właśnie na Workbook Day do szkoły, ale więcej zobaczycie na kanale Matt i Lily Chanel, także zapraszamy Wam i tam wszystko Wam dziewczyny powiedzą. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, mamy nowy dzień. Witam Was z kuchni, my już zawieźliśmy dziewczyny do szkoły. Wróciliśmy, byliśmy w Aldiku, właściwie ja, Artur coś tam robił w samochodzie i kupiłam nam na śniadanie sushi. Takie wiecie, gotowe, ono może nie jest najlepsze, ale to wygląda na dość świeże, dlatego mnie przekonało. Ale stwierdziłam, że się odezwę, bo muszę Wam pokazać, jakie ja cudo kupiłam, jakiego kwiata. W super osłonce, sama osłonka u mnie tego typu kosztuje między 7 a 11 funtów, a ja zapłaciłam za osłonkę z całym kwiatem, który zaraz zobaczycie, bo zbliża się w ogóle angielski dzień matki, dlatego jest dużo kwiatów w sklepach. Zapłaciłam 8,99, czyli 9 funtów. No i zobaczcie, jak wygląda to cudo. To jest taki piękny koszyk. No przepiękny jest, pasuje do każdego wnętrza według mnie. I tu widzicie, mamy różnorodne kwiatki. Takiego kwiata już mam, on bardzo jest wdzięczny, bardzo dobrze rośnie. Tutaj wiadomo, część z nich przykwitnie pewnie, ale coś mogę sobie tutaj później dosadzić. Co, Niuniu? Przecież dałam Ci przed chwilą, jadłeś. No, tak to jest. Także otwieram suszki, przenoszę sobie kolejnego kwiatka do mojej skarbnicy. I widzimy się później. Ja właśnie, moi drodzy, ogarniam trochę kwiatki. Przyniosłam wszystko do kuchni, tam mam ziemię, ogarniam sobie już w zlewie. Wiecie co, na wiosnę wymieniam po prostu ziemię, żeby kwiaty moje miały taką, wiecie, świeżą, przesadzam je. I zobaczcie, jak piękna jest ta trawa. Ona ma taki oryginalny wygląd, bardzo, bardzo mi się podoba. Jest to coś innego. Na razie się u mnie fajnie dosyć trzyma. Czasami coś tam, wiecie, odrobinę tu przyschnie, ale staram się, żeby jednak miała dosyć mokro. I tak, teraz przesadziłam tego kwiatka. On miał naprawdę, był biedny dosyć. Ten stał na słońcu i przestawiałam go do kuchni, dlatego że zauważyłam, że tu, o właśnie, ten jeden listek trochę, może to jest widać, a może nie, bo pod światło nagrywam, ten trochę przysechł, więc stwierdziłam, że ten kwiat wyląduje w kuchni, bo tutaj nie ma takiego pełnego słońca. Tutaj rozsadziłam kwiatka, który miałam u Matysi, jeszcze mu doniczki nie wymieniłam, a tutaj umarła mi, że tak powiem, paprotka, już ją miałam wyrzucić, ale puszcza mi nowe tutaj po przesadzeniu, widzicie, nowe pędy, więc zostaje i myślę, że odzyskamy jej zdrowotność. Moi drodzy, przyjechałam po dziewczynki, powiem
wam, że się ładna pogoda zrobiła. Ostatnie dwa dni bardzo wiało, był wręcz huragan w nocy. Naprawdę powiem wam, że myślałam, że dach zerwie, tak mocno wiało. Wczoraj w dzień tak samo padało i w ogóle. A dzisiaj, mimo tego, że jeszcze trochę wieje, to jest takie piękne słoneczko, chociaż rano też padało, ale jest taka zmienna pogoda. Fajnie, że chociaż trochę jest tego słońca. Kwiaty przesadziłam, te co chciałam. Zostało mi znowu bardzo, bardzo mało ziemi. Będę musiała kolejny, trzeci raz już dokupić, bo jeszcze mi zostały kwiaty na górze. Ale fajnie, bo wiecie, ja też cały czas kwiaty dokupuję, dlatego mi tej ziemi też tak brakuje. A staram się, żeby na wiosnę te kwiaty były przesadzone. Nigdy tak o kwiaty nie dbałam jak teraz. Mam nową właśnie taką zajawkę. Sprawia mi tą ogromną radochę i mam nadzieję, że kwiaty będą rosły jak najlepiej. Tfu, tfu. Nie zapeszając. No dobra, moi drodzy, zbieram się po Matysie, po Lileczkę i co? I vlogujemy dalej, zaczynamy w ogóle my weekend. No kochani, właśnie jesteśmy w samochodzie od szkoły i dzisiaj miałam taki fajny dzień. Na początku zaczęłam pierwszy dzień, czyli poniedziałek, był taki, taki średni, a później było i lepiej, i lepiej, i lepiej, i lepiej. I mam taki prezencik dla mamy, który sama zrobiłam i zapakowałam. Z jakiej okazji? I to jest okazji Dzień Matki. W Anglii jest w tą niedzielę? Tak. W tą niedzielę i naprawdę... Zawsze wypada chyba w niedzielę i jest to druga niedziela marca, bo chyba to nie jest dany dzień, tylko właśnie zawsze chyba niedziela to jest, wiesz? No. Chyba to zawsze jest. A Lila też ma dla mnie coś? Lila? Na angielski Mother's Day masz coś? Zrobię. A w szkole coś robiliście? Ach ty! No, ja robiłam w szkole też i... Jezłama moim bukbami. Pani mnie nauczyła w 5 sekund jak to zrobić i to było bardzo trudne, ale... nauczyłam się bardzo szybko i, no bo ja się szybko uczę i pomogłam dzieciom to zapakować. No i to, że to było, to zajęło tak długo, cały tydzień to sekretnie robiłam, no. I mi nie chciało to zejść z ręki. A będę mogła już to dzisiaj otworzyć? No, pozwolę ci dzisiaj otworzyć, bo ja też chyba nie będę mogła zasnąć, jak nie będę wiedziała twoją reakcję. Ale ja mam teraz dług nie pada, mogę ci dać. Ale teraz to ja prowadzę myszę, tylko wiesz, jeszcze no. No i przez chwilę był korek, taki długi. No bo jest piątek, wiesz? Dlatego jest korek, zawsze w piątek. A w ogóle jak byłam dzisiaj w sklepie, to też powiem wam, że były korki. No i też dzisiaj był mały że ja dostałam Lili kanapkę. O, tam jest różowy samochód! Że ja dostałam Lili kanapkę, a Lila dostała moją, bo moja miała, była ta sama kanapka, ale moja była z serem, a Lila dostała moją i ona nie lubi sera. Jak wy, kochani, już wiecie, ona nie cierpi sera. No i nawet jak pani już jej wyjęła sera, no to nie chciała to zjeść i później pani do mnie przyszła i mi powiedziała, bo tata się pomylił i zapakował z szynką i serem dla Lili, a dla Maty... z samą szynką, a powinien odwrotnie, no. Bo Lila nie jada za bardzo sera. To się ja. Lila to jest taki sprytny Bill, że tak powiem, bo Lila je ser na pizzy, więc... No, tylko spryciarza. No i też... O, jedzie karetka za nami, będę musiała zaraz zjechać chyba, wiesz? No, jedzie. Pani, też wam chciałam powiedzieć, że na lunchu, jak już jadłam lunch, no to bardzo mi smakowała ta kanapka, którą tata zrobił dla Lili. Ale pomyślcie, jaka by była lepsza z serem, ojejku. No, ale niestety było źle, ale i tak było bardzo, bardzo dobre. I miałam bardzo dobry lunch też. Z koleżankami mówiliśmy do siebie takie horror historia i było tak? Strasznie. A w ogóle jak jesteś rozgadana. No dzisiaj miałam bardzo ekscytujący dzień. Bo jest piątek i się cieszę, że weekend piątek. Już zostały 2 tygodnie do Holy Communion. Yay! Do ważnego wydarzenia. Pokaż, jakie słoneczko tam jest. Zobaczcie, będą też chmury. Ojejku, jak my stoimy
Przed sekundą otworzyłam piękne laurki od dziewczyn na Dzień Matki. No zobaczcie, jak dziewczynki się postarały, coś pięknego. Ostatnio uwielbiam dostawać kwiaty w doniczce, więc Ilusia mi tutaj przygotowała kwiaty w doniczce, a tutaj Matysia moje ulubione kwiaty, czyli chabry. Zobaczcie, jakie to jest pięknie wykonane i te serduszka. I tutaj fioletowa, no przepiękne i tutaj życzenia, nie będę Wam za bardzo pokazywała, tylko tak zerknijcie, ale pokażę Wam jedno, że tutaj jest w ogóle super zrobione, bo jest tak, Karolina, Matylda, Liliana, Artur i Rabuś. Przepiękne, dziękuję dziewczyny, jesteście najlepsze dziewczyny na świecie, piona. Dziękuję, kocham naprawdę. Cię. I Lila mi robi właśnie kawę, a ja nawet dzisiaj nie mam Dnia Matki, a takie święto normalnie mnie spotkało.